witaj na serwerze Eudi. Adres IP Minecraft EudiWeb.eu na wersję 1.16.5. Pierwsza komenda, jaką poznasz, to jest spawn. Tutaj mamy na starcie od razu komendę die. To jest dla nowych graczy. Przypisuję automatycznie działkę. Sprawdźmy, czy jest moja. Tak. Niestety wrzuca to w podziemia tej działki, gdzie jest kanał wodny. Ale jest wyjście, możesz wyjść tutaj do góry. Jest tutaj też dostęp do skrzynki, która jest automatycznie na wszystkich działkach zrobiona jako forma poczty. Może ktoś coś zostawić tobie. Możesz to zlikwidować, jak chcesz. Jeśli nie chcesz akurat tej działki, możesz ją sprzedać komendą as sell i poszukać sam. Zauważ, że tutaj nie mogą atakować mnie w mieście moby. Ja mogę ich atakować, oni mnie nie. Tak, miasto jest otoczone murem. W murze jesteśmy bezpieczni, poza nim nie. Na spawnie masz różne portale. Teraz wybrałam się na kreatywny świat. Tutaj możesz z pluginem RP zrobić sobie własny region i budować co chcesz. Obadajmy inne portale. Tutaj jest Skyblock. Komendą Island. Możesz sobie stworzyć własną wyspę. Cofnę się na spawn. Tutaj mamy też portal do Netheru. Nie buduj na działce. Idziemy na surowce. Jesteśmy już tutaj poza bezpiecznym regionem. Tutaj mogą mnie atakować moby. Możesz mieć także region, Freepult, na dzikim terenie. I teraz pokażę ci, jak go zrobić. Tutaj pokazujemy, jak stworzyć region RP. Warp RP. Tutaj jest instrukcja do stworzenia takiego regionu. Jak przechodzę tą linię, jest napis na czacie, że jestem już poza bezpiecznym zasięgiem. Tutaj mogą mnie atakować moby, tutaj mogę zbierać surowce. Także miasto jest bezpieczne, poza miastem już nie. I właśnie tutaj możesz założyć taki swój region, gdzie atakują moby. Creeper atakuje, wybucha, w mieście nie. O, tutaj ktoś wysyła mi TP. To jest takie pomieszczenie wspólne dla wszystkich graczy, gdzie są jakieś publiczne przedmioty. Udam się może do źródełka, bo zaraz zdechnę. Tak, mamy TPA, komendę i losowy teleport też tutaj jest. Ja idę do źródełka, w którym można się podleczyć. To jest Aleksander, jeden z graczy. On wiedział, że ja nagrywam w tej chwili filmik, także cepnął się celowo. Gąbka to u nas jest trampolina. Możesz jej używać w różny sposób przy budowie. Aleksander zdaje się chce mi pomóc. Dobrze, zajmiemy się sklepem. Tutaj stoją wieśniaki, z których możesz coś tam wymienić. Oni tutaj są na stałe. Ten sklep tworzą gracze. Możesz... Najpierw zobaczmy, jak się kupuje. Klikasz w skrzynię. Wpisujesz na czat bez kreski ilość, którą chcesz kupić. Oczywiście trzeba mieć pieniądze na koncie. Zróbmy to jeszcze raz. W skrzynię. Na czat, bez kreski, ilość. I tyle. Teraz może pokażę, jak zrobić sklep. Klikam itemem, który chcę sprzedać. A najpierw trzeba wynająć skrzynkę.
wynajmuję skrzynkę. Mogę ją otworzyć, no bo innej nie mogę. Teraz klikam tym itemem, który chcę sprzedać, w skrzynkę. Jedną sztuką. Wpisuję cenę na czat bez kreski. I wtedy wkładam item do skrzynki i cały czas dokładam. Aby sprzedać, można użyć aukcji albo sklepu admina. Teraz może pokażę, jak wystawić coś na aukcję. Wpisujemy komendę aukcja start z ręki, czyli to, co mam w ręce, i cena. Na końcu możesz podać, o ile ma się zwiększać cena. Bid to komenda, którą ktoś, kto widzi aukcję na czacie, może podbić, czyli zalicytować. W ten sposób kupić przedmiot. Jeśli nikt nie wpisze bid, to przedmiot nie zostanie sprzedany i cofnie się do Twojego ekwipunku, bo w tej chwili został zabrany. Tutaj leci czas do końca. Aukcja trwa automatycznie 60 sekund. Jak widać, item się cofnął, bo nikt nie kupił. Tutaj są instrukcje, jak poprawić cenę, jak usunąć sklep. Może ja to pokażę. Trzeba kliknąć konkretnie w tabliczkę Twojego sklepu. Nie tą ręką. I otworzyć czat, nacisnąć ten napis Remove Shop. Wtedy znika tabliczka, a Ty zabierasz item. Czas wynajmu sam wygaśnie, a jeśli chcesz go przedłużyć, to musisz ponownie wpisać. Także wynajem jest na jeden dzień, jeden pełny dzień w normalnym real life. I trzeba stale przedłużać, bo jeśli nie przedłużysz, to ktoś może przejąć Twój sklep i Twoje itemy. Teraz wybrałam się na chwilę do Biedronki i tam portalem na Warp Targ. Tutaj są całe sklepy do wynajęcia. Tak samo komendą as, rent i nazwa z czatu, którą widzisz. Tutaj jest SKL10. Tak wynajmujesz na jeden dzień cały sklep, w którym możesz sobie postawić tyle skrzyni, ile Ci wejdzie. Cofam się do Biedronki. Biedronka to sklep admina. Tutaj na dole możesz sprzedawać. Sprzedajesz podobnie. Klikasz w skrzynkę itemem i wpisujesz ilość, którą masz w ekwipunku, a u góry kupujesz. Sklep admina domyślnie jest dość ubogi, specjalnie po to, aby ludzie sami tworzyli sklepy. Warp prefix, tutaj możesz kupić inną nazwę. Jak widzisz, ja mam gracza na czacie, wpisuję by rank. I wybieram sobie jedną z tych nazw, które są na tablicy. Biorę sobie husarię. Teraz potwierdzam. I napiszmy coś na czacie. Teraz jestem husaria. Tak możesz zmienić nazwę, ale to jest płatne 500. Oczywiście tutaj na tym serwerze nie ma żadnych rang płatnych. Za normalne pieniądze wszystko jest darmowe, więc wszystko zarabiasz w grze. Na warp działki masz instrukcję, jak dodać kolegę do działki, lub jak sprzedać, lub jak ją znaleźć. Z bankomat. Do bankomatu jeszcze wrócimy. Najpierw pokażemy może, jak zarobić pieniądze w inny sposób niż przez handel. Tutaj, jeśli zabijesz zwierzę, chociaż zwierzęta domowe są najmniej płatne, lub jakiegoś moba, to dostajesz pieniądze. Otrzymujesz pieniądze też za czas gry. Każe 10 minut. Dostajesz kolejne pieniądze. Teraz pokażę, ile mam na koncie pieniędzy. Ekon, to jest komenda do mojego konta. Mam 10316. Te pieniądze zarobione za czas gry lub za zabicie mobów są na osobnym koncie, dlatego musisz podejść do bankomatu i je przelać na konto normalne. Jak było widać, jest różnica po przelaniu. Teraz pokażę, jak kupić samodzielnie działkę bez automata DAI. Musisz po prostu stanąć na działce, wpisać as buy, jeśli znajdziesz jakąś wolną, która Ci się akurat podoba. Bo daj przepisuje automatycznie, ustawia też home. Ale może ją użyć tylko gracz, który
dopiero wbił na serwer. Polecenie Warps pokazuje różne warpy, ale te główne. Ok, jeszcze taki mały szczegół. Nie muszą wszyscy spać na serwerze. Ty możesz sobie kopać, ale ten, kto ma ochotę i spać, może i spać. Teraz idziemy na arenę PvP. Tutaj jest gra drużynowa. Czerwoni przeciwko niebieskim. Wpisujesz proste PA join i przerzuca cię do jednej z drużyn. Teraz jesteśmy w hotelu. Hotel jest przydatny, jeśli chcesz się na przykład przeprowadzić i musisz przenieść gdzieś itemy. Każdy pokój ma taką flagę, która uniemożliwia wejście. Flaga nazywa się Entry Dene. Znaczy Dene, znaczy zabraniasz. Musisz być właścicielem, czyli wynająć ten pokój, aby móc tam wejść. I tutaj są komendy oczywiście as, rent i nazwa. A nazwa jest umieszczona jak zwykle, tak jak było, przy skrzyniach obok. Teraz jesteśmy w wiosce. W wiosce są normalnie tradycyjni wieśniacy, a za nią znajduje się las, w którym możesz kopać. Znaczy kopać, zebrać drewno. Z tym, że to nie jest automatyczny las. Nie, tu jest wszystko bardziej realne. Gracze sami sadzą ten las. Na końcu na kreatywnym pokażę Wam, jak zrobić ten region RP. Musisz zrobić ogrodzenie z czterema rogami na jednym poziomie i postawić na nim tabliczkę. Napisać tylko w kwadratowych RP. Wtedy pokaże się Twój nick na nim. I to oznacza, że jest wszystko ok. I tym akcentem właśnie zakończę ten filmik i zaproszę Was na serwer Minecraft Audioweber EU. Na razie.